Siemanko, jestem Lucek, witam was w GTA Online. Co tam u was słychać? Czekacie na nowy update? Ja też! Ciekawy jestem tych nocnych klubów. Może nie tak bardzo jak wy, ale no, mam nadzieję, że będą jakieś ciekawe samochody. Podejrzewam, że jakieś takie samochody do wożenia lasek. No bo jak mieliśmy aktualizację związaną z wojskiem, to spodziewaliśmy się, że będziemy mieli nowe czołgi, nowe jakieś bronie, to na pewno. Gdy mieliśmy jakieś tam wyścigowe rzeczy, to spodziewaliśmy się, że no, będziemy mieli tam jakieś nowe samochody, tego typu rzeczy. Czy my tu pojeździć? Może weźmy sobie Dukesa. No nie? A teraz mamy nocne kluby i co, my będziemy mieli nowe laski? Na pewno będziemy musieli dostarczać jakiś ładunek, coś będziemy musieli robić z tymi klubami, nie? Żeby tam, żeby sobie ogarniać ten biznes. Ale z grubsza, no tak, nie bardzo wiadomo, co będziemy mieli w tych klubach. Rockstar mówi, że to ma być jeden z największych, jak nie największy, update w GTA. I już widać, że jakiś gracz czeka na ten update w klubie, zobaczcie, sobie tam siedzi. Cyk, cyk. I próbuje tu już tą aktualizację, o, właśnie umarł. Aha, czyli tam zabijał brzydko. No trudno. My sobie zrobimy dzisiaj paczki. Na szybko, parę paczek dostarczymy i sobie przypomnijmy, jak to się robiło. Dawno tego nie robiłem, bo więcej gram w 5M'a niż w to tradycyjne online. Dlatego, że 5M ma dużo oferuje, no, w stosunku do tego, co mamy tutaj. Można tam się pobawić seryjnymi furkami, takimi prawdziwymi, z realnego świata. No a tutaj jesteśmy skazani na to, co Rockstar nam wymyśli, no nie? A tam mamy tworzone wszystko przez społeczność, więc... No i muszę przyznać, że ten 5M w stosunku do online zaczyna działać nawet lepiej, dlatego że oczywiście zdarzają się crashe i tak dalej i content tworzony przez ludzi nie zawsze jest na poziomie. Ale z drugiej strony, jak dzisiaj na przykład próbowałem przez dobre pół godziny wbić na sesję, gdzie są ludzie, a jak już próbowałem sobie zmieniać sesję, to też na przykład pokazywał mi się komunikat, że nie można wczytać sesji, albo że minął czas oczekiwania na wczytanie sesji. No i tak było kilka razy i wiesz, zanim sobie rzeczywiście normalnie pograsz, to minie trochę czasu i to jest strasznie frustrujące. Dlatego właśnie też, no, samo wczytywanie GTA trwa długo, dużo czasu fizycznie. Po prostu włączasz grę i długo ci się włącza, zanim zagrasz, musisz poczekać. Czasami nawet i 4, albo 5, albo i 10 minut, zależy od komputera oczywiście, nie? I dla mnie to jest uciążliwe. Ja lubię takie gry, gdzie sobie, wiecie, odpalam, wbiję sobie na przykład Overwatch, tak? Odpalam sobie grę, wbijam sobie, robię zamieszanie, z kimś tam sobie coś tam robię, gram razem i tyle, nie? A w GTA, żeby sobie naprawdę zagrać, musi minąć dużo, dużo czasu. Widzę, że to ktoś tam się czai przed biurem u mnie. Nie wiem, czy będę wychodził. Może wezmę sobie inne auto. A nie, oni tam sobie też jakieś ładuneczki robią czy coś. No właśnie, bo Rockstar dał nam różne zniżki na różne rzeczy. Mógłbym w sumie zobaczyć zaraz, co tam dokładnie. T20, co by tutaj... Mówicie, żeby opresorem dostarczać. Myślałem o Deluxo, wiecie? Ale właśnie nie wiem, czy Deluxo. Chyba Deluxo najfajniej. Tylko gdzie ja mam to Deluxo? Mam nadzieję, że nie jest zniszczone. Kurkuma. Deluxo. Dux? Miałem tego Duxa, ale boję się, że tam bombę podłożyli już. I odjadę i... No, Dux się tak szybko nie zniszczy, ale... Może być ten. Ty, gdzie ja to mam? Nie mam tu tego mojego ziomeczka. No trudno, to pojadę czymś innym, ale nie mam Deluxa. Deluxa muszę gdzieś mieć. Chyba, że jestem ślepy. Nie no, na pewno gdzieś tu było, a ja nie zauważyłem pewnie. To weźmy sobie Tampa Bojowa, Insurgent, BWP, Tampa, Pagola, Insurgent, nie wiem co wziąć, słuchaj, większość samochodów sprzedałem, a i tak jest ich tak dużo, że nie wiem co wybrać. Wezmę Insurgenta, przecisnę się jakoś tam przez tłumy graczy, jest tu tak dużo graczy na tych sesjach. No teraz właśnie 5M moim zdaniem dopiero przeżywa rozkwit, bo ten mod zaczyna działać naprawdę dobrze. Można przez długie godziny sobie grać i nie wywala, nie? Kiedyś to na początku dziennym było, że cię po prostu często wywalało z gry i to był problem. Dobra, musimy przechwycić biżuterię.
No i prawdopodobnie też ta nowa aktualizacja będzie się opierać o to, abyśmy sobie tam dłużej w GTA pograli, żeby zdobyć kasę. I tyle, nie? Teraz ponoć była jakaś duża fala banów w GTA, więc cheaterów jest mniej, ale nie łudźcie się, na pewno nie będzie to trwało długo i myślę, że tydzień albo półtora tygodnia po aktualizacji znowu oni się pojawią, więc można sobie oczywiście teraz zbić do GTA, jeśli ktoś ma trochę zgromadzonej kasy, to może sobie coś tam kupić, sprawdzić. Ja na pewno zobaczę, co tam w plikach jest ukryte, jak już będzie taka możliwość i wtedy wam powiem, jakie samochody, jakie pojazdy będą na przyszłość. Ale Rockstar też dużo rzeczy ma takich poukrywanych, jak tryby adwersarza, jakieś tam nowe właśnie opcje gameplayu, więc to nie jest też tak, że ja mogę wszystko sobie sprawdzić wcześniej, ale sprawdzę sobie wcześniej, żebyście też wiedzieli, czy warto sobie poczekać na jakąś nową maszynę czy coś. Jeśli oczywiście będzie taka możliwość, to sprawdzę. O i fajnie, mamy do dostarczenia pojazd, więc nie ma problemu. A co do tych nocnych klubów, powiem szczerze, nie widzę tego, bo no, co my będziemy mieli, jakieś na pewno, aha, fajnie, będziemy mieli jakieś skojarzone z nocnymi klubami ewentualnie pojazdy, na pewno jakieś ubrania i tego typu rzeczy. Tylko my jako ludzki fani motoryzacji, co my znajdziemy właściwie w tej aktualizacji? Takiego dla nas, motoryzacyjnego. Jakiś nowy tuning? Może... Czekaj, bo niedaleko klubu nocnego jest warsztat Benego, to może w końcu dodadzą jakiś nowy samochód do warsztatu do Benego. Problem jest z warsztatem Benego taki, że zwykły warsztat Los Santos w niektórych samochodach oferuje nawet i więcej opcji niż to, co warsztat Benego. To jest bardzo dziwne, że Rockstar tak to rozwiązał, skoro... Czekaj, bo tutaj gdzieś to jest. A gdzie ten dziad? Gdzieś to stoi, czy... No tu jest. Sudskaj dalej. Szukamy dalej o, shit. No ten będzie gdzieś daleko na pewno. I będziemy mogli sobie pewnie kupić jakieś tam nocne kluby, no po prostu jakieś posiadłości nowe, w których będziemy mogli prowadzić biznes. Będziemy musieli do nich coś tam pewnie dostarczać, albo jakoś się w jakiś sposób tam prowadzić. Jeszcze też nie wiadomo co i jak, bo co prawda był zwiastun, no ale tam była jakaś po prostu dyskoteka i tyle, nie? I nic więcej nie wiemy, jak to będzie wyglądała ta nasza działalność. I pewnie się dowiemy dopiero podczas premiery tego dodatku. Cholera, teraz gdzieś tu jest. Czyli 9 lipca bodajże ma być. Ops, 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 ops. Ale wybrnąłem. I wtedy dopiero poznamy jakieś tam ewentualnie szczegóły, nie? Na ten temat. Teraz. Dobrze. A jest tutaj. Bo na obecną chwilę to my wiemy tylko o tym, że będą kluby, no i... Czekaj, bo to nie tylko, że tam kluby nocne to panienki, tak? Ale to też będą kluby nocne, czyli... czyli jakieś tam po prostu... No takie dyskoteki, nie? Będziemy mogli sobie kupić. A wiadomo, w świecie przestępczym tego typu instytucje służą do prania brudnych pieniędzy, więc do świata... Ojej, strażaka potrąciłem. Do świata GTA to jak najbardziej pasuje. Tylko czy nam jako ludzką będzie to pasować? Tak się zastanawiam. Co wy myślicie o tej aktualizacji? Jak wy to widzicie? Czy to będzie coś na kształt The Ballad of Guy Tony? Że będziemy takim Tonym, który będzie ogarniał... będziemy takim Tomkiem, który będzie ogarniał kluby nocne? Albo jeden klub nocny w... Los Santos? Nie mam pojęcia. W każdym razie jest jeszcze masa budynków niezagospodarowanych w GTA ogólnie tutaj na mapie i pewnie sporo posiadłości będziemy mogli sobie kupić. Tak jak ja mówiłem wielokrotnie już na moich odcinkach, GTA Online to jest spełnienie marzeń każdego fana GTA, który zawsze chciał, przynajmniej ja tak zawsze chciałem, marzyłem o tym, żeby móc prowadzić swoją jakąś tam działalność, żeby móc to rozwijać i jednocześnie walczyć razem ze sobą i w kooperacji grać z innymi graczami, tworzyć, wiecie, coś budować.
jeździć sobie po wielkim świecie bez jakichś ograniczeń i coś robić w tym świecie, żeby to było ciekawe, nie? Żebyśmy mieli tam coś swojego, unikalnego i tak dalej. No ale teraz po kilku latach grania w GTA Online, no te aktualizacje nie robią już takiego, nie dają już takiej adrenaliny jak kiedyś. Czekajcie, ile ja tutaj mam tego dziadostwa? Może byśmy coś sprzedali? Ja tu chyba miałem puste. Tak. To nie będziemy tu sprzedawać. Ale może coś tam mam, jakiś magazyn pełny. Na pewno jakieś samochody mam do dostarczenia, tylko że teraz nie mam żadnego ziomeczka do pomocy. W ogóle jak mało graczy jest, to jest chyba już piąta sesja dzisiaj, na którą wbiłem, gdzie jest bardzo, bardzo mało graczy. Maksymalna sesja, do jakiej wbiłem, było 10 graczy chyba. I to jest mało. Zastanawiam się, czy tak jest cały czas, czy tak jest tylko o tej porze, ale jest godzina, słuchajcie, 15 w tym momencie i no teoretycznie powinno być sporo osób. To nie jest jakaś tam godzina trzecia w nocy, czy tam pierwsza rano, tak? Tylko to jest godzina taka popołudniowa, gdzie każdy sobie może usiąść i powiedzmy pograć, nie? Dobra, to co, standardowo zrobimy Headhuntera. A jestem ciekawy właśnie waszego zdania, jak wy to widzicie GTA teraz? Czy to się wam znudziło, czy nie? Myślę, że nowy update to zawsze będzie jakiś tam powiew świeżości do tej gry, ale prawda jest też taka, że z update'u na update oczywiście jest euforia, ale ona też spada, nie? No trudno się dziwić, ta gra ma swoje lata. Co prawda fajne jest to, że mamy te darmowe aktualizacje, na które musimy w grze dużo czasu poświęcić, aby coś tam sobie kupić, ale z drugiej strony mamy też te mikropłatności. Mikro, te megapłatności właściwie, się nie powinno nazywać mikropłatności, tylko megapłatności. I możemy z tego korzystać lub nie. Natomiast fajne jest to, że mamy to za darmo teoretycznie, nie? To jest naprawdę spora część kontentu została dodana do GTA Online. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wyglądało kiedyś GTA Online, to może jeszcze pograć sobie na konsolach starszej generacji, chociaż tam też było kilka update'ów. Z tego co wiem, był update z napadami i coś tam jeszcze, parę samochodów było dodawanych na te konsole, chyba nawet Zentorno. Nie jestem pewny, co tam było dodawane do tej konsoli. Hup! Te gnoje tu dobrze strzelają, więc trzeba uważać. Ale kurde, wow! Udało mi się od razu wykurzyć gnojka. On się chyba między kontenerami będzie krył. Nie ma ucieczki przed ludzkie. Kurde, prawie go trafiłem. O, idealnie z ciężarówką się zgrał. Pięknie. Musimy uciekać, bo naprawdę ci przeciwnicy bardzo, bardzo dobrze strzelają headshoty i potrafią w śmigłowcu zabić od razu. No, także ja jestem ciekawy waszego zdania, waszej opinii, waszych wrażeń, jeśli ktoś jeszcze z was gra sobie w online teraz. Z tego co widzę, to na Instagramie udostępniacie zdjęcia, osoby, które mnie obserwują na Instagramie. Jeśli nie obserwujecie, to zaobserwujcie. Nie no, spokojnie, możecie sobie zaobserwować na Instagramie, nazywam się po prostu Mów Po Ludzku. I widziałem, że wrzucacie różne tego typu zdjęcia, jak sobie tunigujecie furki, jak robicie sobie zloty, jak gdzieś tam sobie latacie, jak sobie robicie, coś tam razem się bawicie i to jest spoko, nie? No bo właśnie od tego jest GTA Online, żeby się razem bawić. Tylko taka chyba podjarka tymi aktualizacjami, one są fajne, bo zawsze jakieś tam powiew świeżości, jakieś nowe stroje i nowe możliwości jakiejś tam wspólnej zabawy. No ale nie jest to taka podjarka jak kiedyś, nie? Jak tam wprowadzali te ewentualnie wojskowe rzeczy. Pamiętam, że jak ja byłem bardzo podjarany, jak się pojawił opresor i można było nim prawie że w kosmos lecieć, bo był tak zbugowany. Ale później go jakoś naprawili i było ok. O, zabiłem go, dobra. No, to ta aktualizacja była bardzo spoko. Była aktualizacja, gdzie było bardzo dużo samochodów, gdzie był warsztat Benego, gdzie były lowridery i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko zdecydowanie na plus, ale jakoś kurczę, no nie wiem, czy to tylko ja, po prostu nie widzę tej aktualizacji z klubami jako takiej rozgrywki, nie? Żeby to coś dodawało naprawdę ekstra do tej naszej rozgrywki. Jakoś nie mogę tego wyczuć, nie wiem jak wy. Także wypowiadajcie się, jak wam się teraz gra w GTA, co o tym myślicie, jak się stosunkujecie do tego wszystkiego. No jak na moje, są inne gry, jest dużo nowych gier,
które są naprawdę świetne i świetnie się zapowiadają i które można też dużo czasu spędzić. Oczywiście to nie jest GTA, a GTA 6 albo nowe GTA po prostu no jeszcze długo, dużo będziemy czekać. Już miałem nacelowany ten drugi strzał z rakiety i dupa. Ale tego ziomeczka chyba łatwo trafić. Więc mam jakiś granatnik albo coś takiego. Tak. Z granatnika to będzie Inoros. Chodź tu ziomeczku. I 20 tysięcy wpadnie. Pamiętam jak kiedyś cały czas tego headhuntera paczki. Headhunter paczki, headhunter paczki. Cały czas. I jakoś mi się to nie nudziło, podobało mi się to. Ale też nie grałem dzień i nocy w GTA, tylko sobie tak dawkowałem. Ależ ty. Odbija się gdzieś ten granat tam. Dobra tam. Nie będę tracił czasu. Cyk. Zapraszam was na kolejne odcinki z GTA Online. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.